paneczko, pokażę wam długo wyczekiwanego glitcha, którego dzisiaj znalazłem go sam przed chwilą. Najpierw wrzuciłem wam filmik z modowaniem pojazdu, znaczy z tuningowaniem za free, a teraz wrzucam glitcha, którego dosłownie znalazłem przed chwilą zupełnie sam. Auto, które będzie przekazywało nam mody, wjeżdżamy do mechanika, zmieniamy w nim cokolwiek i no ten akurat nie ma. Tak jak mówiłem na poprzednim filmiku z tuningowania za free, że jak się wejdzie w styl neonów, nie kupimy się tego, tylko na auto nam nie wyjedzie, tak jak przy zwykłych światłach, czy silniku, czy hamulcach. A tutaj tak, wchodzę w styl neony, no zakładam tu, bo nie było. Ale tak, tył, przód, boki, kolor neonów i teraz tak, klikam guzik Xboxa. Guzik Xboxa klikam na padzie, wyrzuci mnie tu z tego menu tuningowania. Wysiadam z pojazdu. Jedyne co teraz muszę zrobić, to wsiąść do pojazdu, który te mody będzie otrzymywał, i wyjeżdżam na zewnątrz. Także mogę śmiało powiedzieć, że to ja znalazłem tego glitcha. Chociaż wiem, że jutro też będzie już pokazywany. Nie wiem, czy taka sama metoda, czy inna, ale tą znalazłem ja sam osobiście, dlatego wrzucam wam to od razu dzisiaj. Auto jest modowane, teraz wystarczy wysiąść, auto nam zniknie. Wracamy do areny, wjeżdżamy do mechanika zapisać, zmieniając w aucie cokolwiek. Po prostu, no dla pewności zmieńcie cokolwiek w aucie, jest merdżowane. Długo czekaliście, to macie tu ode mnie glitcha na modowanie z auta na auto. 100% solo, bez żadnego trybu celowania, bez żadnej akcji, bez niczego. Pozdrawiam, elo. Shut up.